do Adriana mówię, chociaż po złoty 20 bym sprzedawała jajko, to i tak nie wyjdę na swoje. No to do dupy. 200 zł pszenica, tak? 200, no 200. Kukurydza 200. Ma gdzie? Tata w domu. Masz taki imbus? Zobacz, 12. Imbus? Zobacz. To nie robota. 12, nie 10, tylko 12. Aha, no tu widzę. Czemu babcia likwidujesz? Jajka po 2 złote! Ja spierdolę jajka po 2 złote i robisz to. Ona to mnie to potrzebuje. To tyle co my dwoje, to ja to kupię, kurwa. Jajko. Chociaż będzie 2 złote kosztowało, to dwa jajka zjemy, dwa jajka. Masz sąsiad. Nie będzie, bo nie dam więcej. Bo przekręcę, a będzie na mnie. O, nie idzie. Co tam się zapchało? Dajcie sobie. Nie, naprawia, wiesz, nie miałem. Ludzie kochane, co się dzieje na świecie? Babcia, a ile ta karma kosztuje? No 65 zł. A ile płaciłaś? Co? Płaciłaś wcześniej, po ile była? No, ostatnio płaciłam po 50 za woreczek. A teraz 65. 15 zł. 65 za woreczek, 5 zł. Dobra. 15 zł za... To myślisz, że kury będą lepiej niosły się na takiej karmie? Co mówisz? Gotowe jajka? No, a ja będę robić i dokładać. Do interesu? Tak, i do interesu, nie to kołdu. Wnuczek przywiezie worek kukurydzy dla kurek. No to tyle co ty jajek weźmiesz tam raz na miesiąc. 10-15 jajek. Co to jest? No. Babcia kupiła dodatkowo paszę dla kurek. Gdzie? Tu. Jeden i tu drugi. Tak? Tak, tak. Czy odwrotnie? Dobrze jest. Ale zobacz, jak oni się cieszą. Ja ci, babcia, żebyś ty dobrze... Wiesz co? ...żyła, to jeszcze ci 50 kurek kupię. Tak. Na ten wiadereczko dawałam dwa razy po pół tej paszy. Tak. A teraz dostaną tylko raz pół. I wystarczy. Koniec, muszą wiedzieć, że jest bieda. Tak, muszą wiedzieć, że jest na Ukrainie wojna. Ty, babcia, no. Ale widzę, że dziadka to ładnie skubiesz. Zobacz, ty mówisz, że tam ojejku, wiadereczko, a tutaj już masz dwie beczki robione. No i nie będzie już więcej, niech nie sprzedaje, bo nie dam rady wybić ich na raz. No. Ile to rosołu, nie? Ile to niedziel? Osramy się rosołem. No. Myślisz, że popada? Tamte... A ładnie porobiliśmy? Bardzo ładnie. Powiedz, zobacz, jak tam jest. A co mówi ten, jak on jest? Tata? Nie, ten, jak on ma? Krzysiu? Co był u ciebie kolega? Maniek? Manio. No dobrze mówił. A, bo oni tak nie mają. Oni mają lepiej. Tak? Porobione mają, no. O, widzisz? Porządek jest? Aha. Słuchaj, styrta drewna pod babci oknem. Elegancko, nie? Sterta siada. No, pali się. Ty nie masz sobie. Ty to normalnie na burzę. Ty nie masz sobie. Ale jak burza przejdzie, jak to babcia będzie rosło? Ty, u nas cały czas burza w domu, nie? A nic nie rośnie. Kutnie. Chodź. Słuchaj, dziadek robi cały czas burzę. Zobacz co twój synek narobił. O co? No zobacz. Co narobił? No tutaj, o. A co on zrobił? No widzisz, zahaczył. Tym opryskiwałem. A jak? A to jak, ślepy był? No nie wiem. Jechał i tu przyhaczył. Prądu nie ma? No nie wiem, sprawdź babcia. Babcia na tyle nie jest głupia. Ty, ale zaczyna ładnie padać. Tak. Ja, a jak na ciebie mówi, co nie widziałeś, drzwi odrywałeś? No, widzisz? A tutaj czemu? Tak. A on nie widział, ślepy? No. Bo się nie obrócił. No. Ej, idź. Adrian, zamknij. Zamykamy, bo idzie deszcz. Myś to zawierzesz, babcia, ty? Tak. Rozładowałeś? Męczyłem się. Zmęczyłeś się no. Przy dwóch workach. Tak. Dwa worki. No dwa. No. I zapłaciłem, kurwa.
kury likwidujemy. A ja kupiłem 50 kur, zamówiłem. Przyjdzie, za tydzień mają być. Człowieku, kto ich będzie karmił te jak 260 zł metr kosztuje tej paszy do kur. Ja mam gryki trochę, chcesz? Dwa worki. Dwa worki. Domieszam do mieszanki. No, gryka dobra. A ile masz? 100 kilo? 100 kilo czy 150 kilo. 100 kilo na pewno. No. To jak mi za darmo dasz, to owszem. O, jak ja płaciłem jeszcze przed tą ceną. Ale, wiesz ile? Ona jest śliczna. Zapruta. Gdzie? To jest do siewu, elegancka. Dziadek, ja płaciłem po 3 zł za 300 zł za metr wtedy. Ale to wtedy, bo na droga gryka jest. Ja to nie chcę. Nie chcesz? A ja tyle płaciłem. W styczniu mamy 110 litrów, w lutym chyba też 120 litrów. Wody? Tak, wody. W marcu mamy 0, a w kwietniu mamy 15 litrów. Aha. Super, no dużo nam nie brakuje. A ty kupowałeś 4 kilo tego... no, tak. Jesteśmy na hali i kukurydza czeka. Trochę jest. 6,5? Ja pierdolę, 6,5. Co 6,5? No, a nie ma ten. Nie ma dostępu. Czyli cena jest, ale nie tak to bardzo. Jest tutaj gdzieś na hałdzie między 85 a 90 ton. Coś takiego, bo trochę zostało sprzedane na worki. Zbadaliśmy kukurydzę. To jest sucha, nie ma robaka. 15. Nie jest 14, tylko 15, tak po badaniach 15. Więc tam nie ma problemu, że ona tutaj może sobie stać jeszcze chwilę. No, idziemy zobaczyć, co tam, jak tam kombaj wygląda. Sprzedawać czy nie sprzedawać? Jak myślicie? Czekać czy nie czekać? 1630 miałem cenę, teraz 1500, ale myślę, że tak i tak podskoczy do tych 1600, jak wszystko rośnie. O, zakazany nawóz. Ultra. O kurde. Prosiaczek, hodowla świń. O, mało powietrza z tyłu. Nie, chyba nie. Klapy pootwierane. Kombajn czeka. Ciekawe, czy wypali po zimie. Jak myślicie? Zapali? Rostel? Zakazany kombajn. Niestety. Tak wyjść? No. Dobra. No, prąd jest. Brak łączności z blokiem sterowania silnikiem. Czemu łączności brak? Uuuu! Akumulatory padły! Miga, że akumulator jest słaby. Niski poziom płynu układu hamulcowego. Nie odpalimy. Akumulatory słabe, panie Romku. Oj Boże, to trzeba nosownik ładować. Trzeba wyciągnąć, naładować je. A, bo wyciągnąć jeden nie trzeba. Dwa. Kurwa.
Na pewno dwa. Nie jeden chyba, bo przecież ten... Masz kluczyk wziąłeś? Tak, tak. Chyba, że ma instalację 24 klucza jakoś. Tu zaraz zobaczymy. Dwa i są spięte na 100%. No ale chyba... Wszystkie są wszystkie, rozruch jest na wejściu. Może nie rozruch, bo zależy jaki tam rozrusznik, bo... Zależy co oni tam... A był wyłączony tutaj ta wajga? Tak. Wyłączony. To aż niemożliwe, kurwa. No nie, rusnik powinien trzymać z 5 lat, nie? Nie. O, zobacz, no jak nie, no ładnie na akumulatorki, kurwa, tylko szaje, no dawaj. Ty, a może kurwa nie będziemy wyciągać, tylko się ma 24 ten? Ma, bo kupiłem nowy ten. No to kurwa. Kurwa, to lepiej, Krzysiek zaraz przyjedzie. A weź i zobacz, ile to jest tego ampera godzin. Ja ma przedłuża to, no. Pociągnie, jeśli ma tam prąd, nie? Tu akurat się prostownik posadzi. Ale to no. Zawsze będzie uciekało gdzieś ten prąd, nie? Jak no one... tak, no. Nie pisze nawet ile? Jakby stał. Ampera godzin? One tam, wiesz, powinny być tak, prawdę mówiąc, wyciągnięte, naładowane i coś. I schowane w ciepłym, nie? Nie ma? Ile one są? Nie ma, gdzieś na pewno z boku. Czy jakie? Ale to nie ma co tam... No 190N? Ja na przykład, Marek. 190, nie? To bardzo nie. Ja nie będę przeżywał, czy będą nawozy, czy nie, kurwa. No. Przecież to będzie narodowy problem, nie kurwa mój. No tak. No, tylko osobiście. Że chodzi o te jebane ceny jakieś, kurwa. Ja to mówię przeżywać, jakby o żona, no. Albo tego, no to inna bajka, ale takie pierdoły, kurwa. Nie przejmować pierdołami, no to tak. Ty, rozciągniemy tutaj trochę. Czekaj, to które by trzeba było? Weź tu całkiem wyczy adren, bo masz. No tu masz tak. Plus, minus. No tu masz. Na pewno to jest. Tu jest plus, tu jest minus. No. Czyli co, wystarczy tu dwa załączyć? Nie, tu nie, i tu. Tutaj trzeba plus, minus, i tutaj tu plus. Plus. I na 24. Ładujemy, nie? I 24, nie? No i wtedy ten fiut ten musi być chyba włączony, no bo on tu rozłączony. Nie, on nie, musi to być jest... wyłączony. Aha, no tak, ten może być wyłączony i tu wtedy sobie ładujemy. Kombajn nie był myty po żniwach, jak wiecie. Występowały co chwilę u nas opady deszczu, więc on jest taki jaki jest, bo jest oklejony. Tylko po prostu przejechaliśmy tam, gdzie jest grubsze, palcami, śrubokręcikiem powyciągaliśmy te brudy. Nigdzie nie ma takich po prostu zastoisk tego, tych śmieci, tych resztek pożniwnych. A jest po prostu brudny, jest no co? No w kurzu, takim, wiecie o co chodzi, nie? Też trochę w błocie, bo jak wracałem, nie, to padało deszcz. Chyba trochę mniej waży, czy ile on waży? O 17. Pusty, nie? Tak, pusty. Ciężki. Pusty tyle waży? No. Cięższy jest od tego. To ile tamten ale... 18 ton. Z hederem, a tam ile tamto wiadomo? No 15500 z hederem. No miesza o to. 15,5 na pewno to jest to wyższe. 3 tony więcej, to prawie. 2,5. Pusek ma 3 tony więcej stali. Ulo, z tego. To gniocę, nie umiem. Tak, jednak... z te 34 przewodowe. Jednak nie zauważyli. Kurwa, troszeczkę. No, no za krótko będzie jeszcze. No pe. Dole, kurwa. Kurwa. Kici kłak brakuje. Kurwa, trzeba podjechać. No, ale ona stała. Tu jest plus. No widzisz. No właśnie. To takie teraz mam. Na przykład, tu jest minus. Ja, możemy na jedynce, wolno, ale dwójeczka, szybkie ładowanie, proszę bardzo, aż tyle idzie. A co, chcesz odpalać go teraz? No zobaczymy, co? No to czy to tylko akumulator? Za darmo. Zero, człowiek. Nie. O, dobra, za darmo to nawet... Pierdziel nie da radę dostać, nie? Tam wiesz. Nie. O, widzisz, co jakby widzisz, on stał nie. Tam, to zero. Ale on to nie znajdzie. Pod dachem jest. Wódeczka do wypicia i już kurwa jest. Głowa. I co, odpali czy nie odpali? Jak myślicie? O. Niski poziom płynu układu hamulcowego. Akumulatory tylko.
powietrze już nabiło. Ale nie, no ja zaraz podłączę, go wyłączę to ten. Niech się ładuje, nie? Wieczorem odłączysz? Krzysiek? Dobra. Niech sobie pochodzi chwilę, chciałem. Wyłączy się. Wyłącznik się poładuje, Tarek. Krzysiek nie rozłączył. Czy włączyć mu mucarnię? Włączyć mucarnię? Nie! Teraz nie może, tu się ładuje. A po co będziesz mucarnię? Nie, no może włączyć to. Żeby pochodziło, nie? Klapy są pootwierane, tam nic nie szkodzi. Tak, włączyć mucarnię. Ci długo załączał bęben. Bo niewyślizgane jest koło i jest po prostu nalot rdzy, bo słychać jak pasek tylko piszczy. Tam spalił? Tam? 18, tak? W czym? Nie no. Na hektar 15 wychodzi, z przejazdami 17. No wiem!
musiał się wyrobić. Pasek, no. Do przodu? O, bateria zaraz mi padnie. Chyba to jest od pół roku. I nic nie zrobił z tym? Komputerek. Rostel ma 110 hektarów, prawie skosił. 110 hektar 60 na godzinę, bo sami wiecie, że była zabawa, bo pokazy na początku samym. 81 razy sypał. Spalił 1666 litrów tutaj. Na postoju ile spalił? O kurde, tu wszystko jest. 24 litry na godzinę pracy. A gdzie tu jest? O! 15 litrów na hektar. Średnia wychodzi. No. 15 litrów średnia ze 110 hektarów. 15 litrów. 1666 litrów. 81 razy sypał zboże.